Pozdrawiamy, Sława i Chwała, z tej strony Młoteczka, na waszych ekranach Histeria jest podogona, a ze mną dzisiaj jest Miron. Jestem. I gdzieś tutaj jakoś są czatełki. I jest z nami Titra Luna, która jest mężatką od niedawna i właśnie mi się na live przyznała. Także gratulujemy Titra Lunie. O! Titra Luna, musisz podzielić falę powitalną razem z falą gratulującą tobie za mąż pójścia. Oby ci się dobrze darzyło i żebyś była zawsze szczęśliwa. I nigdy, absolutnie nigdy nie żałowała swojej decyzji. A jak pożałujesz, to pamiętaj, że ja cię tu mogę przygarnąć. Czyli zawsze może wymienić na żonę wtedy, tak? Tak, może wtedy wymienić na żonę. Może wtedy jej się lepiej poukłada. O, Michopel, dobrze ci widzieć. I Dybuks, wszyscy są dzisiaj, wszyscy są. Dobrze, ja odblokowuję tego pana, bo on zdaje się, że pisał w pamiętniczku o tym, że jest głupi. O kurierze i lasce pisze. A no, tylko o laskach pisze. I czekamy na rozwój wydarzeń. O, kolejna laska, on rzeczywiście ma coś z sobą nie tak. Kurde, jest bardzo mocno niedopieszczony. A oglądał je w telewizorze, to tak. Już wiemy, co oglądał przed spaniem. A i Musoka wróciła do nas, właśnie przed chwilą została dzielną legionistką i gratulowałam, także jeszcze na nagraniu będzie miała na pamiątkę. Musoka, ja ci dziękuję za zostanie dzielną legionistką i platynowa lama dla ciebie na czacie. Kot nam zdech, a nie, jednak nie. Patrz, on się tak elektryzuje o dywan, a potem przyjdzie do nas i się otrze i nas prądem kopnie. Tak będzie, ja jakbym była kotem, to bym tak robiła. Nie, poszedł się uziemić. No to dupa, prądu nie będzie. Gdzie on wsadzał tego kasnala w związku z tymi dwiema paniami? Co tam się działo? Oglądał porno o karłach. O nie, o karłach bliźniakach! Dom, dom, dom! Czyli widzisz, takie polityczne lekko. Co się dzieje, jak nie gramy? To co on tutaj robi w tym czasie? Straszne rzeczy. No dobrze. To ja przyspieszam. Jest! Jest fabuła! Jedyny prawdziwy król. Pora iść na maskaradę. Zadzwonię do Rozali i spytam, czy jest gotowa do wyjścia. A ty jesteś gotowy do wyjścia? Popatrz na siebie, jak ty wyglądasz. No, co? W sumie na maskaradę. No właśnie. Przebrania mu nie trzeba, dobra. Zadzwoń. Sim. Ubrałaś dupę? Za godzinę po ciebie przyjadę. To ubierz. Zdejmij majtki, będziemy się całować. Czy coś. Która to była? Do to której? Które usta chcesz się całować? Które wargi? We wszystkie wargi. To była Rozalia. Proszę. Rozalia, ubrałaś dupę? A umyłaś się? Cześć, Stefan. Tak, jestem już gotowa. Przysłałam ci kilka majtek, więc wybierz sobie jedne. Podziękujesz mi potem. I pozdrawiamy Pebewa, który w tym roku balował razem z Owsiakiem na Polandroku. I mu zazdrościmy, bo myśmy balowali na Polandroku tylko oglądając Polandrok. Mago Kitsune, piękne. Dobrze, to wybieram majty. O, patrz, zaprzyjaźnił się z nią w końcu. A to nie, on się nie całowali już? O co tam chodzi? Tutaj wszyscy się już całowali. I pozdrawiamy Kądziołka bardzo serdecznie, który właśnie został dzielnym legionistą. Miron czyta, a ja zaraz podziękuję. Pora wybrać maskę. Powinienem wybrać tajemniczą czy elegancką? Tajemniczą, jak Kądziołek. I Kądziołkowi dziękujemy za wsparcie i złoty kibel dla niego na czacie. O, ciekawe, czy będę mogła się przebrać za złoty kibel. To byłoby tajemnicze. A nie, jednak przebiorę się za termometr. Termometry nie są tajemnicze. Wszystko pokazują najbardziej temperaturę. No, patrz, już chcę ją przebadać. O, będę doktorem, będę doktorem. I dam ci za to perły. Nie podoba jej się. Ewentualnie będzie szukał jej perełki. W ogóle im się nie podoba, patrz. Przewala się. O, proszę, chcę jej sprawdzić hydraulikę czy coś. Jak inni będą patrzeć, to są dziwne. Dziwne rozmowy macie, weźcie skończcie. Założyć maskę. Tobie maski nie potrzeba. Ty masz tak kiepski ryj, że tobie nic już nie potrzeba. Gdzie tu jest jakieś lustro? Bo podejrzewam, że na lustro muszę kliknąć. Nie w lodówce! Założę sobie kurczaka na głowę albo indyka i będzie tak jak we Francach biegał. Nie, jednak homara. Patrz, idzie na imprezę, jeszcze się nażre przed imprezą. To trzeba się nażreć normalnie na imprezie. Zmień wygląd swojej pusi, nie tym razem. Zmień wygląd, ale popraw wygląd. Ale ona przysłała mu maski, więc może w skrzynce na listy. Nie ma. Nie ma, no to... No to nie będzie masek. W sumie taki temat trochę na czacie z tymi maskami. Siema, Jędrula.
W ogóle jeszcze raz witam wszystkie czatełki, bo nie wiem, czy zdążyłam wszystkich przywitać. Jake, Jakean, nie martw się swoim telefonem, będzie wszystko dobrze. Pamiętaj, będzie dobrze. Najwyżej obejrzysz sobie zapis, jak cię rozłączy, ale damy radę, damy radę. Patrz, jaki czyściutki, jeszcze po drodze zdążył posprzątać blaty. No weź to wyjm, bo zepsujesz. Gdzie ja mam mu tą maskę założyć? Czaty pomagają. Ani lustro nie pomaga, ani szafa. Maski zmieniasz przy lustrze. Zakładasz zamiast okularów. A to zadziała? No to niech będzie. Zmieni wygląd w takim razie. Zmieni wygląd. To czekaj, najpierw nażarę się przed imprezą. No i zmarnuje tyle jedzenia, popatrz. Jakby się nażarł na imprezie, przecież na tą imprezę też sam porobił to jedzenie. Co za koleś. Właśnie sam porobił, dlatego wie, że to lepiej tego nie ruszać. Czaty sugerują, że to nie były perły, tylko kulki analne. I dlatego się opogniewała. Jaki w ogóle to jest złoto z cekinami? Popatrzymy na inne jeszcze, ale ja już wiem, którą... Patrz, tutaj taka ognista. A, panterka. Tutaj taka nam upiora z opery. Tutaj na LGBT. A czym się różni ta od... Aha, to ja bym wolała taką, patrz, taką. Bardziej złotą. Bardziej złotą. Proszę bardzo, pandemia. To chcemy, słuchajcie, pandemię ze złota, czy chcemy tutaj, takie na szejka arabskiego? Czaty pomagają. Złoto. Uhuhuhu. To nie jest odpowiedź na żadne moje pytanie. Pandemia, pandemia. A, proszę. Niczego innego się po was nie spodziewałam. Szejk arabski, pandemia ze złota, pandemia, pandemia, action pandemia. No tak, dobra, wszyscy w temacie złota, pandemia, hura. To czekajcie, to jeszcze sobie wezmę do tego jakiś taki posępny, o proszę, hiszpańską inkwizycję, będzie idealnie. Idę. Pięknie wyglądam. To jest największym ciachem w mieście, jeszcze dupę umył, patrzcie, przed wyjściem. I nikt się tego nie spodziewa. Tak. Don Salatino myśli, że jednak coś tutaj z tego wyniknie. Zwłaszcza z tym nosem. Po prostu. Ślicznie wygląda. I pójść na maskaradę. Czy ja na niego kliknę i będzie pójść na maskaradę, czy musi sobie gdzieś zadzwonić po coś? Nie, nie, nie. Po prostu. Może tutaj gdzieś przed domem? Nie, to może telefon. Zadzwoń. Wezwij taksówkę. Proszę nie zawieźć na maskaradę, ale patrz, jeszcze załatwił potrzeby przed imprezą, będzie dobrze. Czy on przytył? O matko. A może jest w ciąży z którąś z tych masek. Albo trzyma bąka i dopiero puści przed powróceniu z imprezy. Pozdrawiamy Moriartiego, piękne. Taksówka zaraz po ciebie przyjedzie. Ja chcę na maskaradę. Maskarada się skończy, zanim on tam dojedzie. Weź rzeźbę. Będziemy w ludzi rzucać łaziąbami. Nie będziemy. Dobrze. Bar. Bursztynowa sala. To chyba tutaj miała być ta maskarada, nie? Wydarzenia, potańcówki, bla, bla, bla. Coroczny bal maskaradowy. No. No to chyba, ale patrz, od razu znalazłam. To idziemy do bursztynowej sali. Ale może tego łaziąba weźmiemy ze sobą pod pachę. To będzie moja dziewczyna. Nie, tym razem mu ściana przeszkadza. Powinnam je pewnie odwrotnie jakoś tam postawić. Tak, hiszpańska inkwizycja musi być. Nie wiem, czy wiecie, ale ja Mirkowi na nasze pierwsze spotkanie zrobiłam hiszpańską inkwizycję i mają do dzisiaj. Ciąża spożywcza 18 miesiąc. Tak, bo to jeszcze w dodatku bliźniacza, bo nie wiem, czy wiecie, ale jak się jest w ciąży, to się jest 18, znaczy z bliźniakami to się jest 18 miesięcy w ciąży. O. Siema Pyron, dobrze ci widzieć. On ma tlenione włosy, dlatego ma ciemną brodę. Tak, wszystko się zgadza. O, nie, kamera mi się zacięła. O, jest, dobra, myślałem, działa. Że tak się zjarał po drodze, że tylko zielony widzi. Overgreen pięknie podsumował. Sandy, czy ty masz coś na ten temat, co tu zaraz dla ciebie wyskoczy? Karamba! Siema, Sparkusia, dobrze cię widzieć. Mam nadzieję, że w tym roku też balowałaś na Poland Roku, tylko tak jak my, przez internet. Albo, tak jak tutaj niektórzy, poszaleli
I się wybrali normalnie do studio. Patrz, jest ta sałatka, co robiłaś, i te raki, i te rzeźby. To są homary, ja zrobiłam jedną rzeźbę. To tą drugą jednak mi ukradli z balkonu. Weź talerz, posprzątaj. To ja będę na perkusji. Nie da się. Na gitarze nie da się. Jak to żarcie tutaj, wiesz, tak dawno temu robiłaś. No. To już pewnie mrożone. Czekaj, zjem jeszcze, bo i tak jestem już gruba. Miała być ciąża bliźniacza. O nie, już tam ktoś przeszkodził w jedzeniu. Czy ja wspominałam, że ten koleś wygląda jak zabrak? Chyba tak. To musi bardzo wyglądać jak zabrak, bo ile razy go widzę, tyle razy widzę zabraka. I pozdrawiamy Dybuks. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. To raczej powinno być po śląsku. Żaden! Żaden nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Jakby było po śląsku, żaden nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji? Bo jeszcze pewnie po śląsku da się jakoś spodziewać, powiedzieć. Czy nie? Kto ze Śląska, ten pisze na czacie. A tymczasem Miron czyta. A nie, najpierw ja. Stefan! Chciałam ci podziękować za twoją z małej litery. O, ty szmato. Pracę przy jedzeniu. Wszyscy mówią, że jest wspaniałe i że jestem z ciebie dumna. Aha, oni mówią, że jesteś ze mnie dumna. Dobrze. No czy ja to źle przeczytałam? Tak wynika z tego zdania. To nie jest nie, tak, że ja mam problem z logiką. Wszyscy mówią, że jest wspaniałe i jestem z ciebie. No to wszyscy mówią, że jest wspaniałe i że ona jest z niego dumna. No. No. Dobrze. Tak. I zabraka to ty czytałaś, bo ty wiesz, jak zabrak mówi. A, no tak. Dobła łobota, Stefan. Zawsze chciałem, że kucharz z ciebie będzie, wiedziałem. W sensie, wiedział o to. Zabrał, jest kobietą. Nie wiem, co tam wyskoczyło dla Sandy, ale pozdrawiamy Sandy bardzo serdecznie i nie zdążyłam to zobaczyć, bo patrzyłam na czat, na czytanie, więc jeszcze raz. Dobła łobota, Stefan. Zawsze wiedziałam, że będzie z ciebie doskonały kucharz. Tak by przeczytał. O. Tutaj czaty podpowiadają, że żaden nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Hiszpańskiego nalotu. Nalotu, o! Żaden nie spodziewał się hiszpańskiego nalotu. Dobrze, ja nie umiem. Ja jestem gryf na frela, ale nie potrafię w śląski, chociaż bardzo mi się podoba. Gdzie no tutaj? I się zwiesili. No i się zwiesili. Zaraz posłuchamy pięknej muzyki. Gwidon Łaps zgodził się dla nas zagrać. Muzyka? Stefan? Oczywiście. Znaczy ty powiedziałeś oczywiście. Tutaj Tina mówiła, że w tamtym roku szukała nas na Poland Roku, ale w takim razie Tina widzimy się za rok i wszystko będzie dobrze. Patrz, on też się przebrał za hiszpańską inkwizycję. Tematycznie wszystko, ale ja wyglądam znacznie lepiej. Gdzie jest moja? A nie, dobra, jest maska. Ja pięknie wyglądam, przecież to jest majstersztyk. Majstersztyk Woga i wszystkiego. To jak wywija w ogóle. Ja też chcę grać. Ja też potrafię. Patrz, kolejna flirtuj. Kobieta przyjrzyj na się Kimowi. Weź tam na scenę i załatw sprawę odpowiednio, stary. Gdzieś poszedł w pizdzie. Och. A bo stamtąd ma lepszy widok. Chwila, bo ja tu miałam coś porobić. Zatańczyć z Rosalią. Przedstaw Simowi Ela. Nie, jest wolny taniec. Dajesz. Wolny taniec. Jeszcze wołga, żeśmy dostali. Idealnie. Ale wolny taniec od tego, że nie szybki, czy wolny od tego, że nie zniewolony? Ja mam nadzieję, że on się nie poczuje zbyt wolny i nie puści tego bąka, co go trzyma, wiesz? Siema WRK.pl, dobrze cię widzieć. I ją podeptałeś. Troszeczkę, ale jej się nie podobało, to jej przywalę. Nie, to ja ją pocałuję, teraz pójdzie lepiej. Patrz, tamci się do siebie kleją. Co ci się nie podoba, stary bucu? Rosalia, jesteś wcieleniem piękna. Pozwól mi przekonać się, że wybrałaś niewłaściwego towarzysza na tę randkę. A ty przypadkiem nie jesteś z kimś innym na tej randce? Co za koleś. W ogóle popatrz, tu też ma tą pieluchę na ryju. Pamiętajcie, zawsze lepiej jest mieć kiepski ryj niż pieluchę na ryju.
Proszę bardzo. Co za koleś? Dobrze, ale tylko jeden taniec. Nie jestem tu dla ciebie. No i w końcu jakaś jedna rozsądna osoba. Poczekaj tylko, Gwidonie. Znajdę sposób, by cię zdemaskować. Ej, jak ściągnie mu maskę, to w tym momencie będzie mógł całować. To nie jest jego maska. No właśnie, on teraz nie może całować, więc wszystko jest ładnie zakneblowane. To na cholerę on... Bo do Eli teraz, do Eli z Wis, w ogóle jak to brzmi. Do Eli z Wis ma teraz iść. No po co? Przecież ona widzi, co tam się dzieje. Zresztą je sałatkę. Jak mi by ktoś przeszkadzał w jedzeniu sałatki, to bym się wkurzyła na niego. Teraz mogę przynajmniej przywitać się z Elą. Co za koleś. Bo tamta jest zajęta, to może tu się uda. No, na woli z zabrakiem, o. Pokażę ci mój wieżowiec. O tak, pokaż mi swój wieżowiec. O. Patrz, ona ma taką samą maskę, to przeznaczenie. Zabrakku, nie odchodź, miałeś mi pokazać wieżowiec. No i poszedł żreć. Gdzie tu jest rozmawia i pogawędka. Ja nie wiem, czy chciałabym żyć z kobietą, która tak żre. Konfucjusz mówi. To żre jak małpa, ten wygląda jak orangutan, czy coś. No to musi jednak popatrz, nie pogadasz z nią. Nie pogadam, bo sałatka jest ważniejsza. A nie, teraz już skończyła. Zabijcie maskarada, cztery osoby na krzyż i homar, który nie żyje. No niestety. No i jeszcze pani z basem jest, proszę bardzo. Lepiej z basem niż z... Ona jest w ciąży. Czemu plotki, a nie pogawędka? No bo źle już kliknęłam, ale przynajmniej się udało ją zatrzymać. Patrz, jak się śmieją z niego. Chciałbym, żeby to nie było takie skomplikowane. Nie jest. Lubię spędzać czas z obiema tymi dziewczynami, ale przez tego Gwidona wyszedłem na głupka. Przez siebie wyszedłeś na głupka, bo się zachowujesz jak głupek. A może Gwidonowi wepchnie pusie i weźmie sobie dwie laski. Też jestem za tym. Patrz, on za nią łazi, a miała tylko jeden taniec. O, pokażę ci moje cygaro. Chętnie wezmę twoje cygaro. No, nieważne. Stefan, Gwidon zaraz będzie grał, posłuchajmy. Wszyscy, najlepiej jak tylko nic tylko tego Gwidona będą oglądać. Gwidon zdjął swój kostium, to moja szansa. No, ale szansa. Nasra mu do kapelusza. I co, i teraz zobaczmy, czy to przebranie go przekona. Co? Nie rozumiem, co jest. Nie rozumiem jego super sprytnego planu. Nie wiem, o co tu chodzi. Gościu zachowuje się jak kretyn i idiota po prostu. Czekajcie, idę pocałować ją. Pocałuj, gorące pocałunki. W tej masce? W tej masce. Przekonać pomagiera. A, bo on miał tam jakiegoś przydupasa swojego. Patrzcie, ci grają, a ci na scenie. A nie, jednak nie. Ja chcę cię... Mi amor. Gorące pocałunki. A, bo teraz wszyscy słuchają tego, jak Gwidon gra. Fałszuje. Ja chcę buzi robić. Będę brał cię. Wiał cię. No i dupa. Idę pogadać z przydupasem. On nie jest zaślepiony Gwidonem. Kaj ten przydupas jest. Przekonaj. Nie wiem do czego, ale przekonaj. Lubię patrz jak zna swoje miejsce. Siedzi gdzieś z dala od wszystkich normalnych. Albo on jest jedyny normalny i z dala od wszystkich po prostu siedzi. Zabrał też, kurde. Nienawidzę ludzi wszystkich porówno. Wszystko jest już na miejscu, panie Szuja. Do rana będziemy mieli kasę wszystkich dziewczyn. Dom. Stary, ale zbłądziłeś. Popatrz, jak jestem spasiony. Ja nie mogę być Gwidonem. Poza tym, czy Gwidon by się ubrał w ten sposób? I pozdrawiamy Aleksandra. Ja ci nawet za niego dziękowałam. O nie, on chce pieniądze wyłudzić. Wiedziałem, a on naprawdę nazywa się Gwidon Szuja? Mam go.
Dobrze, że nie mango, bo musiałby go sprzedać. To idź tutaj. Weź talerz, posprzątaj się, nadaj do czegoś. Ale po prostu odkryłeś tajemnicę. Muszę się przebrać z powrotem, zanim Gwidon skończy. Proszę, zdejmy maskę. Teraz będzie poleć do swojego kolegi i mu powiedz. O, patrz, położył mu talerz i on zejdzie ze sceny i się wywali. Pora powiedzieć Jankowi, o czym się dowiedziałem. Janek, słuchaj, bo ty pewnie wiesz, ale ja ci powiem. Zdradź tajemnicę. Zostaw ten talerz w spokoju. Najpierw posprzątaj talerz. Zostaw talerz w spokoju. No bo to jest pułapka na Gwidona. Janek, słuchaj, bo ja odkryłem tajemnicę. Tak przy okazji to zgubiłem swoją maskę i mi się broda przefarbowała. On po prostu wziął i starł sobie pigment z brody tą beznadziejną maską Gwidona. Miałam słowo na H na końcu języka, ale się ugryzłam, żeby nie było. Sprawdzę wszystko w bazie. Zostań tu i miej oko na Gwidona. No tak. Całą robotę odwaliłam ja, a policja jak zawsze przyjdzie na gotowe. Się... Patrz, są dwa różne sosy, bo tu jest taki sos, a tu jest taki sos. A nie, to jest ten sam, tylko stół jest odwrócony. Mnie się przypomina zawsze, jak słyszę gdzieś, że zostań w bazie, czy idę do bazy, to jak sketch kabaretu łowcy.b, drzwi do bazy w lesie. A jest taki, ale to może nie teraz. W przerwie niech sobie obejrzą. Słuchajcie wszyscy, proszę uwagę. Zaraz ogłosimy, kto został wybrany nocnym królem nocnej maskarady. Nocnym kochankiem. Tak. To był koń na białym rycerzu. Czy coś? O, jestem taka padnięta. Królem zostaje oczywiście Gwidon Łaps. Mogę go wziąć i irytuj. Obraź. Irytuj, chluśnij ze szklanki. Dziękuję, dziękuję. Drażnij. W ciągu mojego krótkiego pobytu łagodne równiny przyjęły mnie z otwartymi ramionami. Już ja cię przyjmę z otwartymi ramionami. Nie mogę mu przywalić. Drażnij. Masz. Ale ci zrobiłam. Podobnie jak cela więzienna, jesteś aresztowany. Gwidon próbuje uciec. Przewrócę go i zatrzymam. Tym swoim tłustym brzuchem. Przewróć. I widzisz, i teraz on musi... Wszedł w niego. Co tam się dzieje? I patrz, nie pośliznął się na talerzu. Teraz ja się mogę na nim pośliznąć. No i patrz tym tłustym brzuchem. O nie, pokonał go stół. Ale z niego mistrz zbrodni? Mój lodowy ładziom go zatrzymał. O, jeszcze kot. Co tu kot robi? Przyszedł nasrać na wycieraczkę, żeby Gwidon się pośliznął. Kolejna pułapka! Co to za koleś w ogóle? A, bo on czeka, zanim, żebyś go przewróciła, a ty nic nie robisz. Ja staram się go przewrócić. O nie, przywalił mi. Zostałam w ryj. To flirtuj teraz z nim. Nie podoba ci się? To chwila, to ja go... Ja nie mogę już mu nic zrobić. O nie, nie widzę akcji. Drzewo się wcisnęło. Sosna zawsze ma parcie na szkło. Pozdrawiamy. Siema, perfreciu. Dobrze ci widzieć. Kopę lat. I siema, Adamku. Dom, 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 dom. Ten pan wygląda, jakby go chciał obrócić w tym aucie później. Tą drogą jest podobny do Lansiego. Pozdrawiamy Lansiego bardzo serdecznie. I co? I on chce robić seks z Rosalią. A i Sahara się pyta, czy będzie jeszcze Patola. Patola będzie prawdopodobnie w niedzielę. Jeśli zrobimy live'ika w niedzielę, bo już macie rozpiseczkę ładnie zrobioną. I co? I teraz mam czekać na nic. Kot przyszedł wylizać ten talerz. Nie, przegryźć kable. Nie, oblizać się po jajkach. Pusia zatrzymała Zbira od Gwidona. Nie myślałem, że to powiem, ale uwielbiam tę kotkę. Każdy lubi swoją pusię najbardziej. Czyli znowu, teraz będzie wszystko wina kota. O, pochwalę go za czyszczenie się. Teraz będzie wszystko wina kota, że ci odebrał całą uwagę, tak? Tak tu będzie teraz.
Jak mruczy słodko. No i Pusia została bohaterką. Nie ty. Koniec. Teraz wszyscy czekają, aż skończy się z kotem bawić. I trzeba poczekać. I teraz on płacze, nie wiedzieć czemu. Prawdziwym królem maskarady jest Stefano Salatino. No tak, a to drugie miejsce, tak? Tamten się okazał, kurde, zboczeńcem i złoczyńcą, więc teraz wszyscy do mnie. Kiwam w odbyt wszyscy. Za Stefana, który pomógł policji z Łagodnych Równin ująć poszukiwanego oszusta Gwidona Szuję, znanego także jako Gwidon Łaps. Ale się, kurde, po prostu ukrył? I wszyscy piją moje zdrowie. A w ten sposób imion nie pomyli. Ten automat do karaoke zwykle wręczany był królom jako dar, ale w twym przypadku będzie to nagroda za wspaniałe osiągnięcie, czyli jednak nie jestem królem. Czy ten wieczór poniżeń kiedyś się skończy? No i... Stefan, musisz zdecydować, kto będzie twoją... Aha, to ten... Kurową kto będzie? Kulową. Kułową, a no bo tak, bo to zabraus jest. Kto będzie kułową moją? Hej Stefan, to było ekscytujące, Gwidon był przestępcą? Więc cały czas troszczyłeś się o mnie, o jest! A gdzie jest opcja, biorę swojego kolegę od brydża? Nie da się. A Zabraka mogę wybrać? Też nie mogę wybrać Zabraka. Nie chcę, nie chcę żadnej z nich. Walcie się szmaty. To tą wezmę. Ona przynajmniej kupiła moje jedzenie. Nie chcę żadnej torby. Nie. No i fabuła zatrzymana. I już nie skończymy tej głupiej gry, bo ja nie chcę żadnej z tych tępych dzid. Ta leciała na hajs, ta chciała założyć rodzinę. To którą bierzemy? Tą od hajsu? Kurową? Czy od rodziny kurową? Ta mi każe robić dzieci. No i w dodatku... A ta wyda wszystkie moje pieniądze. W dodatku ta z Wiz to przecież tam cały czas do tego Gwidona, a ta przynajmniej... się... No bo ona kalkulowała jeszcze, kto ma więcej pieniędzy. To nie wiem, ty wybieraj. Rosalia, Rosalia, Rosalia. No to Rosalia. Wybierz. Chodź. Ty przynajmniej masz nosa do interesów. O, teraz tu się do mnie kleisz. Piczo jedna. A ty cierp. Patrzcie, to jest twarz rozczarowanej kobiety. O, po co mi to było? Straciłam miłość mojego życia. O nie! No i dobrze ci tak. Obu wam dobrze. A teraz uwaga, uwaga, czy ja już ją wybrałam? Wybrałam ją. Gdzie jest wredne? Wypędź. Tańcz ze mną raz i wypad maleńka. Cieszyłem się, mogąc wreszcie znaleźć się na maskaradzie, ale czułem także niepokój. Stawka była wysoka. Gwidon mógł oszukać Elę i Rosalię, aby pójść do więzienia. Albo pójść do więzienia, jeśli mój plan wypali. Na szczęście udało się. Nie spodziewałem się, że będę musiał wybrać jedną z dwóch cudownych dziewczyn. Zostałem jednak ogłoszony królem maskarady i musiałem wskazać swoją królową. A to nie jest tak, że król ma prawo do obu kurew w mieście? Albo do wszystkich? Zrobiłem tu wszystko, co mogłem. Prawdziwe emocje czekają na mnie w domu, kiedy się spotkamy. Dupa tam. A, teraz chcę mi dać. Teraz to ja nie chcę brać. Chciała mi dać, nie chciałem brać kawałka nieba. Gdzie chórki? Proszę ładnie robić chórki. Nie, Miron nie robi chórków, nie zna piosenki. Chórki są na czacie. I pozdrawiamy Werciaka bardzo serdecznie. Ja ci dziękuję za wsparcie, twoje zdrówko również i złoty kibel dla ciebie na czacie, bo tam właśnie chyba lama zaszła. Hej, Sosan, dobrze, że wybrałaś Rosalkę. Stefanowi jeden z Wiz wystarczy, otóż to.
Argestello, to oczywiste, że tak się skończy cała ta historia, proszę cię. O, rety. I złoty kibel, dobrze. Czy ja już mogę jechać do domu i mieć od tych wszystkich ludzi święty spokój? O, tutaj masz jakaś cię. Ale to jest nastolatka. Proszę cię, ja jailbait. Nie, ja tego nie biorę, daj spokój. Już jeden siedzi w więzieniu. A gdzie on właśnie, gdzie jest Gwidon, żebym ja go mogła jeszcze zaprosić do siebie? Podejrzewam, że nie przyjdzie, bo chyba się na mnie gniewa. Ale i tak go znajdę. Kiedyś go znajdę. Orbital, i tak właśnie zrobimy. Siema, Amaret, dobrze ci widzieć. Tina, ale jak ona będzie siedziała w piwnicy do 18, to wiesz, zestarzeje się, przytyje od braku ruchu. Życie to szereg wyborów. To ja wybieram gazetę. Bo dwie szmaty już miałam. O, jak ja brzydko dzisiaj mówię. Brzydko, nieładnie. Rosalia jest naprawdę miłą osobą i być może czeka nas wspólna przyszłość. W tej chwili z pewnością doskonale się bawimy. Powinienem poprosić ją, żeby się do mnie wprowadziła. Dobrze, ja już wam ułożę życie. Rozmawiaj. Pogawędka. Patrz, ledwo przyszła już przed telewizor, nie? Seriale ogląda, już wiemy, jaka to będzie żona. Nagel, piękne. Pozdrawiamy Nagelka. Cześć, pokażę ci mój wieżowiec. Nauczyłem się tego tekstu od Zabrausa. Chętnie zobaczę twój wieżowiec. Ale najpierw muszę podbić kartę, żeby wiedzieć, ile cię skasować. Dobrze? Zapłacę ci tyle, ile trzeba. Już mówiłam wszystkie szmaty w mieście moje. A potem chcę, żebyś zajęła się moim cygaro. Dobrze? Zajmę się także twoim cygaro. Akurat tak rękę w pięć złożyła odpowiednio. A cygaro i wieżowiec to nie jest to samo? Zależy, gdzie się wsadza. Wieżowiec jest wtedy, kiedy bardziej majstruje, a właściwie kiedy wykonujesz robótki ręczne. Ach, rozumiem, robótki ręczne. A rozumiem, że siedzenie przy biurku to jest wtedy, kiedy jest cygaro. Wszystko się zgadza. O nie, przeżywa przegraną bójkę. No to mieli pogadać przecież. Chwila, ta już idzie do łóżka do mnie. Zaproponuj, a bo to tak, wprowadź się. No i już tylko myśli o hajsie, patrzę, co by mi tu ukraść z domu, wynieść. W sumie ma taką trochę cygańską urodę. Prowadź się do mnie. Patrz, ile hajsu przyniosła. No, myśli tylko o hajsie, tak. Bo myślała o swoim, to moja miłość. Mamy co świętować. Dostałam prezent w dodatku. I co teraz? Zostańmy przyjaciółmi. Wanna dla dwojga? Muszę znaleźć na nią miejsce i to szybko. Już ci kupuję. Umieść wannę dla dwojga, ale mam ją umieścić tą z wyposażenia. Co ja tutaj dostałam jeszcze? Co to kurde jest? No zestaw do karaoke. To ja będę śpiewać. Będę jak Sandaryna. Proszę bardzo. Nie, w ogóle to wszystko pomieszczę. W kiblu se postawię karaoke. O! Tu będzie dobrze. Będzie można słuchać albo mnie, albo radio. A nie, bo to jest... Nie pomieści się to wszystko. Teraz wszyscy mnie kochają. A jak szukałam prawdy, to nie było komu kochać. Ach, bo tu w tej części nie było skosów, ale lipa. To... gdzie to radio? Tu. I wtedy to przeniosę sobie, gdzie nie mogę. Zechlołam! To nie, to jeszcze inaczej. To ja drapak wezmę i amputuję do sypialni, proszę bardzo. I tutaj sobie karaoke wstawię. O! Będę jak Sandaryna śpiewać. Jest wanna dla dwoje. No i wsadzę sobie ją chyba tam, gdzie Gwidona. O, proszę. Przed domem, niech sąsiedzi widzą, nie? I ze zdrością. O!
Jaka w ogóle odjechana wanna? Będzie disco, będzie wszystko. I pozdrawiamy Nercie bardzo serdecznie, która właśnie została dzielną legionistką. Ja ci dziękuję za wsparcie i platynowa loma dla ciebie na czacie. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Komponuje mi się. Wege a masz kablan. Co tu się odjechało? Co to jest? To jest po... Amira Helki Kalula Van Be Abala Allah Akbar Akbar Allah Akbar, przepraszam. Fajry to jest brak. Po węgiersku czasem? Chyba tak. To się nie dowiemy o kolejnych przemyśleniach, ale zwykle nie myślał zbyt dużo, więc pewnie to jest dokładnie tyle warte, co jego przemyślenia. Ewentualnie po prostu krew na widok dziewczyny w bikini odpłynęła mu tak bardzo do penisa, że zapomniał własnego ojczystego języka. Dziękujemy. Udało ci się dotrzeć do końca historii Stefana. Od tej pory jego życie jest całkowicie w twoich rękach. Oby nie. Możesz teraz włączyć podgląd otoczenia, aby przekonać się, co planują inni mieszkańcy łagodnych równin. Dom, dom, dom. I tym jakże optymistycznym akcentem będziemy się żegnać z histeriami spod ogona. Ze mną był Miron. Byłem. Ze mną były czatełki. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w ostatnim odcinku Histerii spod ogona, gdzie poukładamy życie Stefanowi po swojemu. Trzymajcie się i cześć! Cześć.